audycja literatury od książek. Arturo Pacułę, dzień dobry. Dzień dobry. Ha, i dzisiaj się spotykamy przy okazji drugiego tomu przygód Kostka Dobrowolskiego. Ja tutaj mam ściągę, więc sobie zerkam na okładkę. Jest to książka dla młodzieży niby, ale tak nie do końca. Bo ja już do młodzieży jakoś tak dawno nie należę, ale jednak zaczęłam czytać i tak bardzo dobrze mi to idzie. I tak się zastanawiam. Pierwsze pytanie, bo będziemy zaraz tutaj pływać w różnych twoich książkach, bo to nie jest przecież ani pierwsza, ani druga rzecz. Natomiast właśnie, czy ty miałeś tak, że zacząłeś pisać stricte dla młodzieży, dla dzieciaków i to było twoją intencją, czy tak samo wyszło? To jest trochę taka historia, którą ja lubię opowiadać, ale to ta historia o moich pisanych przeze mnie książkach zaczyna się od mojej córki. Znaczy, tak naprawdę zaczyna się od mojego dzieciństwa czy czasów młodzieżowych, kiedy zaczytywałem się w książkach o poszukiwaniu skarbów, w książkach przygodowych, podróżniczych. I cały czas marzyłem gdzieś o napisaniu czegoś, ale potem minęło dosyć dużo czasu i w końcu przyszedł taki moment, że moje dzieci zaczęły dorastać do czytania i moja córka przeżyła taki moment fascynacji. Nienawidziła czytać książek i w pewnym momencie dostała dobrą książkę od właściwej osoby we właściwym momencie, przeczytała ją i przyszła, powiedziała: tato, musisz ją przeczytać. Ja sobie pomyślałem, czytając tę książkę, że właściwie książkę dla młodzieży to mogę napisać, bo oczywiście wcześniej marzyłem o tym, żeby to były książki co najmniej przełomowe dla historii literatury, ale pomyślałem sobie, nie dam rady, a książkę dla młodzieży to przecież będzie łatwo. Okazało się, że wcale nie jest łatwo, że to jeszcze trudniej się pisze takie książki, bo są oczywiście one recenzowane przez absolutnie twardych krytyków, którzy nie znoszą kompromisu i powiedzą wszystko, co jest źle. Ale właśnie gdzieś trochę tak w tajemnicy zacząłem pisać książkę taką, którą sam bym chciał przeczytać jako dziecko, trochę dla moich dzieci. No i jak córka ją przeczytała i powiedziała: tato, to jest fajna książka, zapomniałam czytając, że ty jesteś autorem, to pomyślałem, okej, mogę spróbować. Ale tak naprawdę to było strasznie, strasznie trudne. Ale było bardziej trudne pisanie, czy czekanie na tę recenzję krytyczną od córki, czy już później też wydanie jej i zmierzenie się z tym, że no, nie tylko córka to przeczyta. Po pierwsze, zmierzenie się z tym, że trzeba napisać książkę, która będzie miała około 300 stron, 200-300 stron. I to jest potrzeba żelaznej dyscypliny. To po pierwsze, to była pierwsza trudność. Takie sobie założyłem zadanie, że będę pisał jedną stronę dziennie. Pracując normalnie, książkę pisałem w zupełnej tajemnicy przed kimkolwiek. I to było pierwsze trudne zadanie. Czy przestałeś jadać obiady? Nie, to się złożyło, tak się złożyło, że albo przyjeżdżałem do pracy trochę wcześniej, bo dzieci szły na wcześniejszą godzinę, ja zaczynałem później i miałem takie pół godziny dla siebie, albo będąc gdzieś w podróży, w pociągu, czekając i tak dalej. A potem drugi to był ten moment, kiedy tydzień czekałem na recenzję córki i ulga, jak okazało się, że nie będzie wstydu, jeśli książka ukaże się pod moim nazwiskiem. No i potem ta kolejna trudność, to znaczy znalezienie wydawcy i nagle zderzenie z, bo o tym się trochę nie myśli, tylko chcesz wydać książkę, wychodzisz do świata, a potem dociera do ciebie, że będą recenzje z tej książki, że ktoś może coś napisać w internecie. I też taka kolejna ulga, kiedy okazało się, że jedna recenzja, druga recenzja nie są takie złe. I ulga, że komuś ta książka się podoba. No więc to są, każdy etap jest trochę inny, każdy etap daje inny stres. A później przyszła nagroda. To było już zupełnie totalne zaskoczenie, bo nie przypuszczałem, że z pierwszą książką mogę gdzieś walczyć w takim konkursie. To książka kompletnego amatora, trochę jako hobby traktowana. I pierwsze wyróżnienie, a potem drugie i tak dalej, no to zupełne zaskoczenie. Może przy piątej książce już mniejsze, ale jednak cały czas bardzo radosne i cieszę się, że no, książki trzymają na tyle duży poziom, że się podobają również wymagającym fanom pana samochodzika. Czy wpadasz na pomysł bardzo szybko i wiesz, że on jest dobry i no już przy kolejnych książkach, przy pierwszej może tam jeszcze szukałeś wsparcia u córki, ale później, jak to właśnie później u ciebie się dalej wszystko to toczy? Jest pomysł, realizujesz, bo u ciebie też, ja będę teraz skakać bardzo mocno, ale wrócimy zaraz do tego pytania. W twoich książkach jest bardzo dużo wiedzy historycznej.
I też się zastanawiam, czy to jest taki wytrych na dzieciaki trochę, żeby zaszczepić im taki fan, taką radochę z odkrywania różnych historycznych skarbów właśnie. I czy to celowo tak wyszło, czy przez przypadek? Jestem generalnie fanem, pasjonatem historii. Mhm. Taką historię szkolną myślę, że mam dosyć dobrze opanowaną. Bardzo dużo czytam książek historycznych, również fabularnych historycznych. I jakąś tam wiedzę posiadałem, ale zacząłem zgłębiać, trochę szukać ciekawostek, różnych rzeczy, które nie są oczywiste. I z pierwszą książką postanowiłem, że trochę będę sobie ułatwiał sprawę, bo moi bohaterowie są gdzieś z pokolenia ówczesnej mojej córki. Miejsce, w którym dzieje się akcja, to mój ukochany zamek Czocha. Przygody, które tam się dzieją, były mi dosyć dobrze znane. Parę faktów miałem na tyle znanych, że czułem się w tym w miarę bezpiecznie, bo uznałem, że muszę sobie ułatwiać, a nie utrudniać sprawę. Z następnymi książkami było już trochę gorzej, znaczy w takim sensie uznałem, że muszę właśnie sobie utrudniać, że muszę robić jakiś postęp, więc druga książka dzieje się w Katowicach i to świadomie wybrane miejsce, które wówczas miało i pewnie nadal ma w wielu miejscach taki obraz miasta brudnego, nudnego, tam się nic nie dzieje, kopalnie, huty i tak dalej, a tymczasem to miasto jest niezwykle ciekawe. I kiedy zacząłem czytać o Śląsku, o tym mieście i wynajdować najróżniejsze ciekawostki właśnie historyczne, pomyślałem sobie, że to będzie właśnie taki główny temat moich książek, wyszukiwanie rzeczy, które są nieoczywiste. I pamiętam takie spotkanie w Katowicach po wydaniu tej drugiej książki, kiedy dzieciakom z tych okolic na spotkaniu na targach książki w Katowicach opowiadałem o tym, że ta książka dzieje się tutaj u nich, za rogiem, pokazywałem im, pojedziecie tramwajem w lewo, tam jest ta szkoła, tam jest to muzeum, tam odkryto ten skarb. Dla nich to był szok, że jest takie, że ktoś mógł wynaleźć ciekawą przygodę u nich na miejscu. Trochę łatwiej było w Warszawie, ale potem też poszukiwałem zawsze takich miejsc, czy takich historii, które są nieoczywiste, a które jednocześnie są bardzo realne. To znaczy nie ma w nich czarów, magii, tylko każdy z nas, każdy dzieciak w tym wieku, piątej, szóstej klasie szkoły podstawowej, może naprawdę odkryć w czasie wakacji. Nie trzeba piramid egipskich, nie trzeba piramid egipskich, żeby przeżywać przygody, bo one mogą być za rogiem. Mam tak, no, w tomie piątym to jest historia, która dzieje się gdzieś w okolicach takiego pałacu, który przez wiele lat mijałem przejeżdżając samochodem, nie mając pojęcia, ruina, którą mijałem w ciągu 2 sekund, jadąc z dziećmi nad morze. I kiedy zacząłem szukać tematu do piątej książki, okazało się, że w tym pałacu swoją siedzibę i sztab przez kilka miesięcy miał Napoleon i stamtąd rozjeżdżali się kurierzy do Madrytu, do Londynu, do Paryża, do Neapolu, gdzie odwiedził Napoleona szach perski i to już był temat na książkę. No tak, to w ogóle są takie fakty, które dają bardzo mocne podłoże do tego, żeby powstała niesamowita historia. A mijasz to przechodząc i możesz nie wiedzieć, że nie wiem, kilka kolejnych wakacji spędziło się koło takiego miejsca, gdzie działy się niesamowite historie. U ciebie też pojawia się taka postać takiego nauczyciela, autoryteta, kumpla. Tak, to trochę jest zlepek najwspanialszych moich nauczycieli, nauczycielek również. Ktoś taki, kogo pewnie każdy chciałby mieć, ja też chciałbym mieć. Trochę tam jest mnie oczywiście w tej postaci. Ja uznałem, że moimi bohaterami będą dzieciaki. One muszą być tym motorem, bo to dzieci interesuje. Widziałem, jakie książki czyta moja córka i czym one ją zachęcają do czytania. Właśnie tymi młodymi bohaterami. Ale moi bohaterowie mają zestaw cech czasem szalonych, czasem robią bardzo głupie rzeczy i pomyślałem sobie, że muszą mieć jednak takiego hamulcowego, który złapie ich za rękę i powie nie róbcie tego, bo to jest, po prostu może być niebezpieczne. No i pomyślałem sobie, że jednak taki nauczyciel, który coś wie, podpowie, zatrzyma, jeżeli oni będą mieli szalone pomysły, ale czasem świadomie pozwoli im na to szaleństwo, bo on, akurat ta postać, wie, że czasami tego szaleństwa i tego świeżego spojrzenia,
które dzieciaki mają potrzeba, żeby właśnie otworzyć kolejne drzwi i znaleźć kolejny skarb. Czyli też pokazujesz, że otwartość na ludzi i na świat, niezależnie od wieku, jest bardzo ważna i zaufanie też w obie strony, między niezależnie od wszystkiego. Mhm. W trzeciej książce jest takie są sceny, oprócz poszukiwania skarbów, gdzie moi bohaterowie spotykają się z dużo starszym pokoleniem, które ma wyrobione przez media zdanie na temat współczesnej młodzieży, która zawsze jest gorsza niż my byliśmy. Tak. Ja się z tym totalnie nie zgadzam i tam właśnie dochodzi do takiego spięcia, które przeradza się we wzajemne zrozumienie, no bo to nie ma znaczenia ani wiek, ani kolor skóry, ani cokolwiek innego, po prostu trzeba być otwartym na innego człowieka. No i teraz mamy przygody Kostka Dobrowolskiego i tutaj już jest Kostek, już nie jest nauczyciel, jest inżynier, jest młody człowiek, który zwiedza świat i ma też przygody detektywistyczne. Ja sobie pomyślałem, kiedy kończyłem pisać, już nie pamiętam, trzeci czy czwarty tom przygód młodzieżowych, pomyślałem sobie, że czas wyjść na troszkę starszego czytelnika, starszą młodzież, może nie tak, że od razu dla dorosłych, bo to jeszcze chyba nie byłem wtedy gotowy, ale na starszą młodzież. Ale tak jak powiedziałeś... No dzieci ci się starzeją, krótko tak, mówiąc. To też, dzisiaj są prawie dorosłe. Ale uznałem, że możemy to, że ja mogę spróbować się już też zmierzyć z nieco starszym czytelnikiem. I wymyśliłem taką postać. Wydało mi się, po pierwsze, fascynacja wynalazkami, odkryciami XIX wieku, bo te ogarniam. Czytałem ostatnio taką książkę o wynalazkach i dotarło do mnie, że pierwszym takim wynalazkiem, którego już nie ogarniam, to jest tranzystor, on jest bardzo stary, ale te wcześniejsze, gdzie tam maszyna parowa, silnik elektryczny, to jeszcze ogarniam. Więc tu mam fascynację tym postępem XIX wieku. A zawód inżyniera pozwala mi wprowadzić tego bohatera na tyle miejsc w tym XIX wieku, bo budowano kanał Suezki, budowano wieżę Eiffla, trzeci tom będzie o tym, o budowie Tower Bridge w Londynie, a właściwie co kilka lat oddawano wówczas na świecie jakieś nieprawdopodobne budowle. I to jest dobry moment, dobry pomysł na to, żeby wprowadzić takiego bohatera, bo jego podróżowanie po świecie będzie naturalne, nikogo nie będzie dziwiło. No i stąd zrodził się Kostek z różnymi swoimi jeszcze korzeniami i historiami, a też chciałem, żeby to był inżynier, czyli umysł ścisły, a nie humanistyczny, bo wydało mi się, że to będzie takie jeszcze trochę utrudnienie dla mnie, że człowiek, który z linijką i jakimiś narzędziami myśli o tym, jak tam coś działa inżyniersko, a będzie się mierzył z jakimś intelektualnym zadaniem, które w zagadce historycznej stoi. Czyli stawiasz samego siebie też przy takiej podniesionej coraz wyżej poprzeczce, żeby też wyobrazić sobie, jak ten Kostek z tym swoim ścisłym umysłem by sobie poradził w danej sytuacji. Tak, dokładnie tak. Do każdej z tych książek przygotowuję się bardzo, bardzo, bardzo ściśle, czytam literaturę, staram się dowiedzieć o bardzo wielu faktach. One często nie trafiają potem do książki, choć czasami słyszę, że może czasem jest ich za dużo, ale mimo wszystko wiele ich nie trafia. Ale chciałbym wiedzieć, jak budowano wieżę Eiffla, dlaczego taka była konstrukcja, dlatego tak, a nie inaczej łączono poszczególne elementy. To dotyczy każdej z tych budowli, w których Kostek bierze udział, bo to jest po prostu fascynujące. Ja się na tym nie znam, nie jestem inżynierem, ale poznawanie tego jest dla mnie takim naturalnym i fajnym wyzwaniem. No i później czytelnik też razem z tobą, no już nie z tobą, tylko z Kostkiem, już oddajesz nam Kostkę, razem z nim też śledzi te wszystkie fakty, poznaje historię tych różnych miejsc, a przy okazji jeszcze ma intrygę kryminalną. Tutaj jest sformułowanie, że to jest retrokryminał, bardzo mi się to spodobało. Tak trochę Lupina mi też przypomina. Może. Choć pisałem wcześniej, zdecydowanie wcześniej. Ale nie przypomina mi w tym kontekście, tylko bardziej, że właśnie fajnie, że to jest ten podobny nurt. Właśnie o te intrygi kryminalne chciałam cię zapytać. Ja zawsze wyszukuję wiele faktów, które w tych książkach, w moich książkach się pojawiają, to są autentyczne historie. Ja oczywiście, żeby wprowadzić trochę zagmatwania, trochę pomieszać,
troszkę wymyślam, ale wyszukuję, poszukuję, czasami to trwa dosyć długo, takiego wydarzenia, takiego artefaktu, jak w przypadku diamentu imperialnego, który może być zaczątkiem interesującej historii. Mm-hmm. Jak doczytałem, że na wystawie światowej, czy wystawie powszechnej, mm-hmm. której towarzyszyło otwarcie wieży Eiffla, pojawił się największy ówczesny diament, zwany diamentem imperialnym, to zacząłem szukać jego historii. Okazało się, że ona już jest sama w sobie tajemnicza, więc tutaj no, pretekst plus cała otoczka. I okazało się jeszcze, że w tym roku, kiedy była ta wystawa powszechna, dzieje się tyle rzeczy w Paryżu, mm-hmm. działo się tyle rzeczy w Paryżu, że uprawdopodobnienie, że ktoś brał udział w części z nich, nie jest wcale trudne i wymieszanie tego no, spowodowało, że powstała taka historia. A czy w momencie, kiedy już jest szkielet opowieści, już zaczynasz to wszystko realizować, masz kostkę, już wiesz, jaki on jest, mm-hmm. czy czasem się zdarzy tak, że rodzi się jakiś bohater, a tak na przekór, żeby trochę poprzeszkadzać głównej postaci? Tak, tak. To znaczy, ja nie jestem może dobrym instruktorem pisania. Mm-hmm. Ja mam jakiś tam swój styl, który trochę jest stylem hobbysty i amatora, nie opiera się na żadnym szkoleniu czy kursach pisania, ale zdarza mi się tak, że ta przysłowiowa strzelba, którą nie wiem z jakiego powodu wieszam w pewnym rozdziale na ścianie, ona nagle się okazuje, dlaczego ona musi wystrzelić, chociaż nie wiedziałem, kiedy zaczynałem ten wątek, że to się tak skończy. I tak jest też z bohaterami, którzy pojawiają się czasami i myślę sobie, po co mi ten człowiek? On mi wyszedł gdzieś z wyobraźni, pojawił się, jest wspiera jakoś tę akcję, ale nie wiem, do czego będzie mi potrzebny. I nagle po kilku rozdziałach okazuje się, tak, to po to go potrzebowałem. Kiedyś trafiłem na takie zdanie, już nie pamiętam, kto je powiedział, kto je zapisał, że nie sztuką jest napisać dobrą książkę, tylko najważniejsze w książce jest ten zły bohater, czarny charakter. Jak on będzie miałki, pusty i bez krwi i kości, to ten nasz pozytywny bohater nie będzie miał z kim walczyć. Więc to poszukiwanie tego kogoś, kto będzie przeszkadzał, jest czasami trudne, czasami po prostu nagle się okazuje, tak, to ten będzie tym złym. A ja z kolei wczoraj też przeczytałam gdzieś takie zdanie, że tam, gdzie jest najbardziej ciemno, zauważamy największe światło. No tak. Więc to trochę chyba też o to chodzi. Tak, dokładnie. Mhm. A gdybyś, a może już masz tak w planach, idąc dalej ze starzejącymi się dziećmi, chciał napisać taką stricte powieść dla dorosłych. To też by była przygodowa, kryminalna i z historią? No, odpowiem tak, jest taka już książka. Jest taka książka, która mam nadzieję się ukazać wiosną tego roku. I ona jest może nie podobna w stylu, ale też jest sensacyjno-kryminalna. Trochę historyczna, ale jednak też współczesna. I tak, ona już jest dla dorosłych, dlatego że niesie w sobie tak trochę więcej brutalności, trochę więcej takiej bezwzględności tych właśnie złych, których tworzyłem. To też było dla mnie wyzwanie, bo po tym takim młodzieżowym stylu na przykład bardzo trudno było mi napisać brzydkie słowo w dialogu. Ciekawe. Tak, to było bardzo trudne i jakoś tam musiałem się przemóc, zacząć jeszcze raz i w tych niektórych dialogach za którymś razem to odpaliło. A ponieważ mam do czynienia z jakimiś mafiozami tam w tej książce, no to oni nie mogli się porozumiewać uprzejmym językiem przewodnika po zamku, tylko musieli po prostu mocno czasami słowem czy pięścią zdzielić naszych bohaterów. Więc taka książka powstała. Bardzo jestem ciekaw reakcji. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Ty się zajmujesz filmem zawodowo, marketingiem filmowym i ogólnie tak. filmem. Filmem, telewizją, tak, takimi sprawami. No i nie przyszło ci do głowy, a pewnie przychodziło nieraz, żeby coś przenieść na ekran. Bardzo bym chciał. Gdzieś co jakiś czas albo pojawiają się takie propozycje, albo bardziej lub mniej konkretne. Ja myślę, że musi przyjść na to właściwy czas. Mhm. To nie jest łatwe. Kino młodzieżowo-przygodowe
ma swoją niszę i, mm-hmm. I mam nadzieję, że to się kiedyś ziści, ale no, muszę czekać cierpliwie. Tutaj nie będę na to jakoś bardzo, bardzo, bardzo napierał, czy angażował się, dopóki nie będę miał poczucia, że ktoś z drugiej strony też będzie chciał po pierwsze oglądać takie przygody, no i ktoś musi poświęcić swoje pieniądze, czas i talent, żeby moje historie przenieść na ekran, ale oczywiście bardzo, bardzo bym chciał. Jest to jedno z takich marzeń, które mam oczywiście. Właśnie powiedziałeś o takiej niszy. Rzeczywiście, jak sobie tak teraz w wyobraźni włączyłam telewizję jakąkolwiek, to albo są bajki animowane, albo są bajki, filmy, ale dla dzieci takich młodszych. Mhm. Albo już jesteśmy 16+, prawda? To jakoś tak jest bardzo mało tych produkcji poważnych, sensownych, z fajną historią, nie takich infantylnych dla dzieci właśnie z podstawówki. To jest tak, że gdzieś te filmy się pojawiają i część z nich odnosi sukces. Ja na przykład bardzo kibicowałem filmom Tarapaty, Tarapaty 2, czy Czarny Młyn Mariusza Paleja. To są takie filmy gdzieś z podobną grupą odbiorców i bardzo się cieszę, jeśli one odnosiły sukces, a akurat te, które wymieniłem, to ten swój sukces, oczywiście to nie są miliony widzów, ale odpowiedni sukces, ja myślę, że powinni twórcy są raczej zadowoleni, to bardzo temu kibicuję. Moje pokolenie wychowało się na filmach i serialach o Panu Samochodziku, o Tulku Bananie. To są świetne seriale, ciągle świeże w pewnym sensie oczywiście, mądre i ta sensacyjność pozwala przemycać różne wątki społeczne, przyjaźnie, pierwsze miłości, to jest naprawdę fajne. Skoro to takie się oglądały, to mam nadzieję, że i kiedyś one się znowu pojawią. Nie te same, tylko jakieś podobnie tworzone lub na podobnych inspiracjach opierane. Także czekamy na ten dobry czas. No, ja mam cały czas nadzieję. Czy twoja córka teraz ci coś podpowiada fabularnie do książek? Ona ma swoje zainteresowania, które próbuje czasami przelewać na papier. Zostawiam ją, bo cieszę się bardzo, bo właśnie ta jedna pierwsza książka po tym okresie takiej trochę niechęci do literatury spowodowała totalny boom czytelnictwa i dzisiaj przez te kilkanaście ostatnich lat to zupełnie inaczej wygląda. Ona czyta po prostu bardzo dużo potrafiła krytykować przede wszystkim ja bardzo lubię krytykę, oczywiście taką krytykę, która mówi popraw. I pamiętam taką recenzję, nie od niej akurat, ale dostałem od znajomych, która skupiała się na tych trzech punktach. Papierowe postaci, miałka historia, i już nie pamiętam, trzeci był jakiś taki totalny też krytyczny. Ja się nie obraziłem, tylko po prostu poprawiłem książkę. A młodzi ludzie mają swoje tematy. Mnie fascynuje bardzo to, jak młodzi ludzie potrafią czytać i pisać poważne historie o sobie, o swoich problemach. To jest coś, co my też powinniśmy czytać, żeby ich zrozumieć. To jest fajny temat do szerszego poruszenia w ogóle rzeczywiście z tym, żeby zrozumieć dzieciaki. Bo choć sami gdzieś tam mieliśmy takie poczucie, kiedy dorastaliśmy, że nikt nas nie rozumie i każą nam się trochę przymknąć i siedzieć w kącie, to trochę powielamy czasami, mam wrażenie, ten... Nie wiem, czy to stereotyp. No stereotyp powielamy trochę i też niby chcemy zrozumieć nasze dzieci. Uważamy, że rozumiemy, ale tak nie do końca dajemy też im przestrzeń na to, żeby siebie pokazały. A to pokolenia, ja walczę z takim stereotypem, że to pokolenie, które jest teraz, jest gorsze od tego, które było, bo to nieprawda. Jak słyszę, że myśmy czytali wiersze, słuchaliśmy piosenek, oni słuchają swoich wierszy, tak, tylko może inaczej wyśpiewanych. Rap to też poezja, tylko dzisiejsza i trzeba po prostu jej posłuchać, zrozumieć, czy tam są jakie poruszane problemy. Miałem takie spotkanie z młodzieżą kilka tygodni temu i zostałem zapytany, jak to jest z tym pisaniem, jak często pisać, czy pisać, kiedy i tak dalej.
Moja odpowiedź była prosta. Pisać, to nieważne co, bo kiedy ja miałem 11 lat, to pisałem ręką albo na maszynie i to poprawienie tego było bardzo trudne, bo trzeba było wrócić, jeszcze raz przepisać. A dzisiaj mówię, piszcie, najwyżej wyrzucicie 7 zdań, a coś zostanie. Na komputerze jest dużo łatwiej, więc najpierw piszcie, 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 a potem poprawiajcie i coś z tego zostanie. I nie wyrzucajcie, a najważniejsza rada, nie gubcie tego, bo ja zgubiłem tyle swoich tekstów podczas różnych przeprowadzek, że teraz tego żałuję, a części nie mogę znaleźć. Bardzo Ci dziękuję. Ja Państwa zachęcam do pisania, oczywiście też naszych młodych widzów jak najbardziej, do sięgnięcia po książki Artura Pacuły, nie tylko z Kostkiem Dobrowolskim w roli głównej, też sięgnijcie po te starsze, bo są fajne. O. Bardzo dziękuję. Dziękuję.